Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mad Max. Witam się z wami w kompendium, aby obczaić nowo odkryte miejsce. O, nawet więcej niż jedno. Okej, tu jest kolejny wyścig śmierci. Tutaj też wyścig śmierci. Coś jeszcze? Fabularnego? Nie, czyli tylko dwa wyścigi śmierci. No to tak średnio się też odblokowało. Tutaj w postaciach ciągle ta jedna osoba. Na serio, naprawdę myślę, że to będzie Gloria. Maxium, warsztat full, legenda, no trochę jest. Tutaj archanioły dla was. Mam wszystkie. Możecie sobie obczaić, jak wyglądają. Oczywiście jeszcze będziemy mieli cały jeden odcinek, aby przejść wszystkie wyścigi, no może dwa odcinki nawet, aby wszystkie wyścigi śmierci sobie ukończyć w tych archaniołach. Więc jeszcze się ich naoglądacie. Tutaj pojazdy, co tam nowego wskoczyło. A, 12 zdobyta przeze mnie wcześniej. Kruczowóz, no ale nim już jechaliśmy. Tym też jechaliśmy. Interceptor, żeby ukończyć grę. Ale patrzcie, jaki tu jest słaby silnik V8. To jest ten chyba w ogóle pierwszy, a my mamy najlepszy. I co, tak po prostu w ten? Tak po prostu wymienimy auto? Chyba, że to jest jakieś przez Maxa podrasowane auto, no to wtedy okej. No i właśnie, poza nagraniem ukończyłem tego questa i finalnie nawet się cieszę, że tego nie zrobiłem na nagraniu. Ponieważ było to po prostu jazda... Odgliczowali ci tamci przeciwnicy, jeszcze nie pojawiali w nieskończoność. Rozwaliłem ich, po czym po prostu pojechałem dalej. Dobra, to jest nieważne, to już było. Tutaj patrzcie, jak mi mało strzępu historii zostało. Ale to potem, tutaj krwawa, tutaj co? Czy nie krwawa grań, tutaj co? Zrzut. Jeden obóz tylko muszę rozebrać. Jaka różnica? Różnica jest no diametralna, ponieważ wyczyściłem absolutnie każde miejsce poszukiwań. No, poza oczywiście tymi trzema, które, no, do których nie mam bladego pojęcia jak wejść. Do tego nawet nie mam dostępu. I nie wiem, czy ja tam wejdę jakoś pod ziemią, czy nie. Nie wiem, no, mam nadzieję, że ta misja mnie do tego doprowadzi. Albo chociaż odblokuje możliwość zdobycia tego. I ciągle w tych trzewiach nie wiem, gdzie są. Gdzie jest ten jeden strzępek historii i złom. I to jest chyba ostatni strzępek historii w ogóle. A nie, to jest przedostatni. Czyli dwa mi zostały. Dobra, ale w sumie nie po co ja z tego wychodzę. Tutaj wiadomo, są jakieś misje i tak dalej. Kurde, myślę, czy by tych legendarnych spotkań jakieś nie obczaić. Dobra, dobra, tak dla testu. Sprawdźmy sobie jedno takie spotkanie. Zobaczymy, co trzeba będzie zrobić. I potem ewentualnie zajmiemy się fabułą, jeśli ów spotkanie nie będzie mnie zadowalać, powiedzmy. Tutaj mam tego archanioła najlepszego. Tego demona szybkości, czy jakoś, nie, maniaka prędkości. Zategowanego. Ale jakby też ogarnijcie to, niby wielka pustka, niby tam nikt nie przeżyje. Ale jakoś konwoje z Czarnego Miasta docierają do twierdzy nieśmiertelnych, nie, wiekuistego Joe. Sorry, wiekuistego Joe, na polski to będzie. I nie zostają rozwalone po drodze, no to jednak da się jakoś przejechać przez wielką pustkę. Okej, no ta rampa tu była wcześniej. Ta rampa tu była wcześniej, bo co najmniej dwa razy z niej skorzystałem, jak próbowałem ten obóz rozwalić. Czyli jednak nie, dało się je znaleźć, wszystkie te rampy wcześniej. Czy ja będę w stanie sobie tak fajnie wykręcić? Że... No, to się nazywa dachowanie. Oh,
Dobra, no i zadanie wykonane, ale zadanie jak zadanie, takie trochę średniawe. Jeśli mam być szczery... Tutaj co? A, tylko te strzępki historii. No. Czy znaczy w ogóle jakaś... W ogóle to jest jedno wielkie XD. Mad Max, Buggy Tour. A co na to nasz Maxiu? Cudne. Taki trochę ten... Pstryczek w nos, nie? No, sporo tych skrawków. Ale tu mam o dziwo 3 skrawki jeszcze. 3? Tak, jeszcze 3. Czy tam strzępki historii, a są tylko 2 do znalezienia. To jakby jeden co? Jeden znajdziemy w fabule, czy co? Bo nie widzę innej możliwości. Czy co? Przestaw ten autobus? No kurde, gdzie... No ja pier... A dobra, jest. Aha, zrealizuj dla spojówki. Dobra, no trochę dziwna nazwa dla questa, ale niech będzie. Znaczy dla wyzwania. Oj, ciekawe, gdzie oni tutaj upchali jeszcze ten złom. Dobra, ale to innym razem. Dobra, ale chyba jednak wytnę całość tego zadania, no bo takie to... No, trochę średnie, a nie zadanie. A, dobra, no to jednak lecimy z fabułką w takim razie. Ku Glory, fabularna misja. Mam nadzieję, że szakale nie będą się wtrącały, no bo jakby jak tak, to mam tylko 8 pocisków do grzmotu. No a jeśli będą się wtrącali, no to oby jeździli bardzo blisko siebie. Dobra. I patrzcie, te miejsca poszukiwań są jakby tutaj w środku, więc no... Jeśli to ten quest nie zaprowadzi do tych miejsc poszukiwań, no to już nie wiem co. Patrzcie, tutaj mam miejsce poszukiwań, tylko że to miejsce jest pode mną. A będąc konkretnym, jest gdzieś tutaj w środku. No a tutaj nie ma nawet wejścia. Chyba, że mogę tam wejść, bo... Do tego w sumie nie sprawdzałem, bo tylko zajechałem i nie wchodziłem tutaj, ale... Wątpię, że da się tutaj tak po prostu wejść. Ty, a... A dobra, jednak da się tutaj tak po prostu wejść, czyli ja po prostu jestem z niebem. No dobra. Tak też można, o. Nie grzmot, tylko ten. Gromobi, o, tak się to nazywało. No dobra, no to sprawdźmy jeszcze to miejsce poszukiwań obok. Dobra, czy to będzie takie samo miejsce poszukiwań? Czy tutaj też będę mógł wejść z góry, czy... A nie, tu nie mogę. Widzicie? Tutaj nie mogę, bo tu jest wszystko zasypane piachem. Żadnego włazu, nic ukrytego. Chyba, że jakaś dziura w tym. Ale nie, wszystko oszklone. Ty, no chyba, że mogę przez któryś... O! O, czyżbym wykrakał? Czy mogę wejść tutaj i przejść do środka? Sprawdźmy to. Okej, nie tędy. A czy mogę z góry na to wejść? To jest chyba w ogóle jedno z tych pomieszczeń, które mi pasażerowie wchodzą na pokład samolotu, tak mi się wydaje. Jeśli dobrze kojarzę. Zobaczmy, tędy. No nie. O. Congratulations, you played yourself. Bez jaj, gro, co? Bez jaj. Każdy człowiek by przeżył zeskok z takiej wysokości. Chyba, że na coś bardzo twardego. Serio? Ja pierdzielę, dużem się przeniósł, a wróciłem do smażyciela. No Chryste, panie. Safe się robi co jeden fast travel, a zawsze po śmierci wywala mi do jakiejś twierdzy.
Na szczęście w 100% gry nie wlicza, nie ma... No to się nazywa samochodowa ewolucja. Walnąłem co najmniej 6 obrotów takich. I to nawet nie był drift. The sooner we find this old man and the girl, the sooner we leave. You keep your eyes peeled. Okej, czyli Nek to nie jest smażyciel, no bo w sumie smażyciel to raczej by swojej twierdzy nie opuścił. Grifa... Nie, Grifa nie jest stary. Plus nawet nie wiadomo, czy jest prawdziwy. No to dobra. Czyżby to był ów staruszek? Martwy? Mhm. As she said, the child's keeper. Was its keeper? Huh? This is honorable work. Yes, but to do good, it's best to be alive. No, every second here we risk everything. We're close to the under dune. She's down there. That's what I'm saying. This is Buzzard Land. Finally, you see, we gotta burn. Light it up. Oj, raczej nie będziemy wiać. Okej, czyli co, gość tu przyszedł i umarł z pragnienia? Czy przyszedł, dał im dziecko, ale oni go zadźgali? Bo gość jest martwy, ale nie jest zastrzelony. Nie jest też zamłócony na śmierć, znaczy zamłócony. Zakopany... Ubity na śmierć, o. To myślę w miarę okej. No podam się za śladem opon, ale cel mam też dość wyraźny. Czytaj. O! No stary. Szybki skrót, a i tak wylądujemy dokładnie w tamtym miejscu poszukiwań. O właśnie, w tym. It is to beg for slaughter. Praise be. The gate is locked up and there's no way for us inside. We run through it. No czemu, ale czego ty się spodziewałeś? No ja się spodziewałem lepszej akcji z mojej strony. Dobra, poprawić. Ale kurde, jakie to jest chamsko po prostu schowanie przed graczem możliwości przedgrowego ukończenia. Ej ty, czekaj, przecież tarana nie mam nawet wyekwipowanego konkretnego. Ty, plus właśnie, po co mi ten anioł, archanioł prędkości teraz? Ja teraz potrzebuję mojego full upgraded magnum opus. No, tu, no tu mówię. O, ładnie. Czyli wchodzimy w warsztat i ekwipujemy po kolei. Dobra, na razie walnę wszystko co najlepsze, a potem będę ewentualnie myślał nad poprawkami. No silnik mam lepszy cały czas. Wydech też. Opony też. Zawieszenie. Ej, jaja se robisz? Czemu zawieszenie jest takie słabe? Ej, tu ja się nigdzie takie dobre rzeczy dostawałem! Dlaczego ja miałem takie słabe zawieszenie? Nie gadaj, że to jest do tego archanioła potrzebne. No. I kurde, nie sprawdzę, no. Ale nie mówicie mi, że to zawieszenie jest potrzebne do tego archanioła. Dobra, dopalacz jest full. To tak przy okazji, bo to nawet nie dodaje ciężaru. To też poproszę. Maska, obrona, uzbrojenie. No, niech będzie. Tutaj może... Czarny kolor karoserii i nowy wzorek. Płonąca czaszka. Czemu by nie? Zobaczmy... O, kontenerowa żółć. No, nawet fajny. Nawet nie tak źle wygląda na tej czerni. Karoseria, mam Wild Hunt. A to wróćmy do Furnace. No, nawet ładnie wygląda z tym silnikiem. Też tu patrzcie, jaki ten śnieg jest wielki i jakim cudem Max widzi cokolwiek przed sobą. Dobra, to jest bez zmian, to jest bez zmian, to też. I dobra, no i proszę bardzo. Prowadzenie, przyspieszenie, lekko... No, lekko powyżej normy, powiedzmy. Dobra, trzeba naprawić. Chociaż nie, w sumie ty sobie autko naprawisz, jak
się zatrzymamy. Go. No, nie do końca takiego upadku się spodziewałem. Nothing to do but roam around until, by chance, they spew us out. We're here for the child. But why? Why? No, trochę szkoda zostawić dziecko w takim. Buzzards use children to dig around for loot. They're called diglings. Where they keep them? How deep in the gloom of their horrible tunnels, I'd wager. Dotrzyj do wykopalisk. No dobra. Nie bardzo wiem, jak trzeba mieć zrytą panię, żeby dziecko oddać na takie wykopy, ale... No dobra, widać? Jesteście... Na pewno Nadzieja nie zrobiła tego z własnej woli, no bo... To, no szczerze wątpię, że chciałaby coś takiego zrobić. Zejdź szybem windy. No dobra. Gdzie mi z tą lornetką? Nie powtórzę tego samego błędu. Nie nazwę lornetki latarką. Już myślałem, że to spadnie razem z nami. Może lepiej nie zeskakiwać. Dobra. I na górę. Nie wiem w ogóle, po co jest ten metal na spodzie, skoro i tak Max go nie wykorzystuje. No chyba, że to jest dla na przykład dla szakali albo... Dla innych. Wszystko się tu sypie. Co ty nie powiesz? Stary, wiesz ile to ma lat? Co najmniej 50. Dobra, może przesadziłem trochę, no ale... No, swoje lata ma, no ale chyba... Nie no, no co najmniej musi to mieć pół wieku, skoro większość tutaj rzeczy jest zardzewiałych. Rdza się nie pojawi w 5 lat na kawałku blachy. Dobra, tu już więcej nie ma. Czyli co, będą trzy takie, cztery takie przestoje po 3 sztuki złomu? No, jeśli tak, to trzeba się... Więcej szczęścia mamy z tą windą. No, szkurde! Mówiłem coś o szczęściu, nie? No, no, jakby, stary, nie wiem, czego tu się spodziewałeś. On się naprawdę boi tych szakali. Czy tutaj sra przed nimi ze strachu? Jak chyba większość ludzi na pustkowiach. Choć nie mam dla tego pojęcia, jak on stąd wyjechał. Dobra, może lepiej będzie się rozglądać za tym złem, bo nie wiem, czy będę w stanie tutaj potem wrócić, żeby go poszukać na własną rękę, więc lepiej go zgarnąć całego. 4 sztuki, amunicja. No ale mam właśnie full amunicji. Dobra, kolejny złom. Już 5, prawie jesteśmy w połowie. Okej, mam iść na dół, no to pójdę najpierw w górę. A nie, mam iść w górę, no to odwrotnie, to najpierw pójdę na dół. O, proszę bardzo, typowa zagrywka. Albo za kamerą, albo w przeciwnym kierunku, do którego masz iść. Dobra, w tym przypadku akurat pod schodami nic nie było schowane. Dobra, lećmy na górę. Powoli do góry. Okej, jest Gloria. No i będzie Mucka. Gdzie z łapami? Ha! Ah. Hej. A kurde, zabiłem go! Nie ogarnąłem nawet. Dobra, rozwalony. Dobra, sprawdźmy, czy coś tu się chowa. Stąd przyszliśmy. Okej, jest tunel. Tu jest pusto. Tu, czyli tam pewnie muszę iść dalej.
Dobra. No, my się tu na pewno nie wciśniemy. A to jednak nie jest Glory, kurde. Jeśli jest another one. Down here. With that name. Glory. New one. Dicklin. Down there. Dobra, czyli. Znaczy w sumie no. No szczerze myślałem, że to Gloria, no bo najpierw myślałem, kurde, no włosy nie takie, no ale. No już tu trochę jest, no to mogła się no. Na mocno ubrudzić, nie? No tak pokarm z robaczków. Co, nagle się otworzy? A nie, to otwarcie przeze mnie. Skopyta! Dobry serial. No, jeden z trzech. Ciekawe czy... Latarka... No won mi z tą lornetką! Jesus! Chcę włączyć latarkę? Włączam latarkę, wiecie, jak lornetkę jednocześnie. No co za idiotyzm. A wciskam jeden guzik na padzie. Nawet nie przejeżdżam po nim. Znaczy na krzyżaku w sensie, nie? Wciskam latarkę, a jednocześnie i włączam latarkę i wyciągam lornetkę. No i jak tu żyć, nie? Dobra, sprawdźmy najpierw tutaj. O, lampy grzewcze. No, ekskluzyw pewnie. Ciekawe, gdzie oni je zgarnęli. I jakim prawem one jeszcze działają. Dobra, myślę, że cały złom uda się na spokojnie zebrać. Na bank dopiero w ostatni będzie Gloria. Tutaj nie ma nikogo. Czy to? Uwaga, skoro sznurek był przecięty, czy to oznacza, że dziecko samo się uwolniło? Dobre zakończenie? Czy złe zakończenie? No, nie do końca z własnej woli. Znaczy z woli dziecka ten sznur został odcięty. Czytaj, na przykład coś się na nie zawaliło, albo coś ten sznurek odcięło przypadkiem i ono gdzieś tam błądzi. Bo jeśli to, no to troszkę go szkoda, ale jak mówiłem, my się tam raczej nie wciśniemy, a tym bardziej Max raczej na pewno nie chciałby teraz tracić czasu na szukanie innego dziecka niż Gloria. No chodź. Kto pierwszy? Idealny blok! Jak złamana nóżka! Ujojojojoj! Aż mnie to zabolało. Znaczy mnie, zawsze jak widzę takie profesjonalne w przypadku Batmana, bądź średnio profesjonalne w przypadku Maxa, łamanie kości, to aż mnie boli. Aż wewnętrznie skręca mnie z bólu. I to dokładnie w tej samej kończynie, która jest przez nich łamana. Zobaczmy, tu będzie dziecko, czy też odcięty sznur? Nie, tu jest jakieś dziecko. Ale to nie Gloria. Jak się wycofało od razu. Czyli dobrze myślałem, w ostatnim dopiero. Będzie... Dobre pytanie, co to było? Ewidentnie coś przed chwilą wybuchło. No, ewentualnie coś się przed chwilą zawaliło, ale nie wiem, które gorsze. Chociaż też w sumie jedno może wynikać z drugiego. Wróć, drugie może wynikać z pierwszego. Czytaj, coś wybuchło i przez to coś innego się zawaliło. Bo też najczęściej tak to wygląda. Okej, jest woda. Jest amunicja. To poproszę o ten... O, no, kiedy ja nóż zużyłem? A, no, jeden, przed chwilą przecież. Dobra, ale odzyskałem i pocisk, i nożyk. Teraz tylko jeszcze...
Aha, to mi nie pokazuje w ogóle tego miejsca poszukiwań, nawet jak tu wejdę, są po prostu wydmy. Ale patrzcie, jest czaszka. Czyli śmierć dla wszystkich. Okej, okay, jego tu wcześniej nie było. Ej, ale to nie jest to miejsce, to trzecie było gdzieś indziej. O, cześć stary. Jak się leży? Trochę sztywno, nie? Też odcięte. Ale tam jest przejście dalej, więc może z Gloria sama odcięła linę. Okej, tu jest przejście. Czy jest tu gdzieś złom? Nie bardzo, ale chyba dwie sztuki mi jeszcze zostały. A chciałbym je zebrać teraz. Bo też nie wiem, czy jest jakaś opcja na powrót tutaj, nie? Okej. Okay. Czyżby się tu schowała? Your mama's name is Hope. She's got red hair. Okay. She calls you Glory. Mom alive? She is. She's waiting for you. No, nawet się tak nie ubrudziła. No, mówiłem, że będzie do Glory opis. You're not like all others here. You're not mean. Okej. No, ciekawe z tych umiejętności. Przejdziemy? Okej. Okay. No, dość logiczne. Ale jak patrzy na nią, kurde. Nie, ale... Kurde, wiecie co jest najgorsze? Że ja chyba wiem, dlaczego Max tak się odcina od nich. W sensie od nadziei. On się nie chce przywiązywać, no bo już pewnie bardzo mu one przypominają jego rodzinę. Rodzinę, która została na jego oczach zamordowana. No serio, jeszcze mi tego gościa tu brakowało. Świetnie. Szpica, zajebiście. Brakowało mi tylko takiego gościa. Gdzie z łapami? No. Dobra, najpierw pozbyć się przydupasów. Potem zająć się tym grubym. Leci. O, karniaczek! Karniaczek! Dobrze! Dobra, to trochę zmarnowane. O, dobra, może dzięki furii udało mi się go pociąć. Chodzi karniaczek. Dobra, no to mi się trochę nie udało. A to już tym bardziej. Dobra, bierzemy typa. Dobrze. Raz. Dwa. Ha, idealna kontra, bitch! Nożyk. Strzał. A dobra, to sam leć. Ja tu sobie posprawdzam. O, amunicja do strzelby. Dobra, może najpierw... Niech przeładuje. No, coś jeszcze? Bum. Dobra, szybko Maxiu, reload. Kurde. Ostro jaszczur. Ej, nowe przeciwniki mi się tu pojawiają, no. Szprycha to pewnie jest ten gruby. No, ostro jaszczur to który będzie? Pięknie. Haj, chciałoby się. Dobrze. I mu cka cina pysk.
Dziękuję. Jeszcze tutaj ktoś jest? Jest. No, oczywiście, że jest ich więcej. Żeby nie byłaby za łatwo, nie? Ej, ale stary, ale celuj chociaż przeciwnika, co? Dobra, przeładowanie. Poszli... No, powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że sobie poszli. Dobra, posadź Glorię w samochodzie szakali, ale to za chwilę. Bo ciągle są tutaj gdzieś te dwie sztuki złomu, które bardzo bym chciał zgarnąć, zanim stąd wyjadę. Tylko, czy ja będę w stanie stąd wyjść w sposób normalny? Nie, chyba nie bardzo. Kurde, i będę musiał się tu specjalnie wracać, serio. Ajajaj, wyłopczaj najpierw tę trzecią dziurę. Bo nie tam są te dwie sztuki złomu. Dobra, chodź mała. Czyli co? Dziecko do autka i autkiem do smażyciela zapewne. Serio muszę specjalnie iść od tamtej strony? Już bez przesady. Dobra. Zawieź Glory do jej matki. Ej, no myślałem, że będę miał jeszcze broń jakieś od szakali, no chociaż miny, bo wiem, że takie autka minowe mieli. Nawet sobie nie wiem, czy to nie jest to autko minowe. Tylko nie ma dopalacza, więc z tym będzie trochę gorzej. Oj, tą okolicę już znamy. Tu już byliśmy wcześniej. He your papa? He was an old man. He was friend to me. No daddy. Why does your mama stay behind? Only me and the thin man could get out of the cage. Using the fan to open it. That's smart. But why the underdew? Mama had a scratchy map. A safe place with food. And when we came, Buzzer was already there. Old man was killed. You did good. Survive. Kurde, no takiego rozwiązania w sumie nie przewidziałem. Powolutku, powolutku. Powoli do wyjścia. Okej, okay, rozpoznają mnie czy nie? No oczywiście. Jest! Rzucanie min! Chcecie ją dopaść? Najpierw musicie rozprawić się ze mną. No typie, weź suń dupsko tym autem! Okej, okay, coś wybuchło, tego jestem pewien. Dobra, szakale będą podążać drogą, więc powinien też tak, też sam jechać. Bo dzięki temu mogę im bardzo ładnie rzucić miny pod nogi. Dobra, jedź teraz tak prosto. Nie, czekaj, kurde, jak to się obracało kamerę, no? O, proszę, jeden wybuch centralnie za mną. Tu? Nie. Też nie. A, musiałem wcisnąć gałkę, dobra. Oj! O, to się nazywa profesjonalne wyminięcie przeciwnika. Dobra, let's go then. That's Gaston. That's where Mama's at. Gaston? Gaston's safe? No. Why? That's just the way it is. Dokładnie. Lepiej tego nie wyjaśnisz.
Dobra, już to powinien odpuścić ten szakal. Serio? Jeszcze nie? Chłopie! No. Żegnam. To nie twoje terytorium. No, Jesus, mać. Sam jeszcze w tą minę wjechałem, no brawo ja. O, szakale mnie wykryli. Wow, obchodzi mnie to tyle, co zeszłoroczny śnieg. No, na pewno. Ale patrzcie, nawet widzą, że to nie szakale prowadzą. A dlaczego? Bo zaczęliby od razu wszyscy z tamtego postępu spierdalać. Znając podejście ludzi do szakali. Kurde... To jest trochę smutne, no bo widać, że Maxowi zależy na nich. Tylko właśnie przez to pewnie, co go spotkało w przeszłości, no nie chce się angażować zbytnio. O, V8 mają w tym autku. Najbiedrze, ale mają. Te czaszki w tle! Jak w jakichś katakumbach francuskich. No kurde, no fajna scena. Ku Glorii. Gloria wróciła do matki. Zadanie wykonane. Teraz nic mnie w tym miejscu. Nic nie trzyma mnie w tym przeklętym miejscu. Ale kurde, chłopie! Czemu? Ej! Miałeś wrócić do smażyciela! Gdzie ty jesteś, chłopie? Gdzie jest auto? Ty naprawdę stworzycie, myślałeś, że to ci pomoże? Your machine is gone. You were betrayed. So what? Stay with us. Make a life. When are you gonna have another chance? To jak się ładuje. Our contract is done. Hey. It's a present. For you. Together we can build more. No stary, już mogłeś to zachować. Chłopie. Never should have trusted the hunchback. Too close now. Brak Magnum Opus. Max utracił kontakt z Chamem i Magnum Opus, co ogranicza dostęp do warsztatu i wezwania Chama. Zajebiście. Jakby co teraz? Mogę się fast travelnąć stąd? Czy nie bardzo? Mogę. Pięknie. Gdzie jest kolejny... No oczywiście, że w kryjówce. Ło Boże. Dobra, teraz nie będziemy tego jeszcze wykonywali.
Ale to... Ty, ale fajny kadr. Ale to jest misja... Znaczy to jest na... Czy to są dwa silniki V8? Czy mi się tego wydaje? Dobra, będziemy się tam udawali do Sanctum Chama w kolejnym odcinku. Który, jeśli w sumie dobrze ogarniam, to skoro takie akcje już się dzieją, no to... To może już być końcowa misja fabularna. Czyli w kolejnym odcinku zakończymy grę. Jest na to bardzo duże prawdopodobieństwo. Dobra, wypiję aż za powodzenie naszej misji, a póki co da mi to tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym zobaczymy, jak kończy się ta opowieść. Ode mnie póki co to tyle i do usłyszenia. Cześć!